Siema, siema, hejos. Słuchajcie, oglądacie mnie już od, nie wiem, około 4 lat. Każdy by z Was chciał wiedzieć, czym zajmuję się na co dzień. Nie lubię nigdy o tym mówić i nie mówiłem, dlatego że po prostu staram się rozgraniczać to. Praca to jest praca, a wiadomo, motocykle to jest przyjemność. W pracy jest dużo stresu, dużo załatwiania, ale chcę Wam pokazać, czym się zajmuję na co dzień. Po kolei pokażę Wam po prostu mój dzień w pracy. Czyli tak, to lecimy. Mam drukarnię. To niektórzy z Was wiedzą. Tutaj jest moje stanowisko dowodzenia. Tu w dalszej części są maszyny. Czyli maszyna, która robi impozycje i robi matrycę do druku. Drukujemy głównie książki, czyli stado komputerów. Maszyna, która wykonuje druk. Czyli maszyna offsetowa, drukarka. Wciąga papier właśnie. Tu właśnie podaje papier. Już wychodzi do tego kadru. Tu już są gotowe składki. Tu jest linia właśnie do oprawy książek. Maszyna do klejenia. Następna maszyna do klejenia. Gotowe okładki. Akurat dla Was, do szkoły, dla niektórych. I dla starszych, i dla młodszych. Tak wyglądają poskładane bloki. O, jak w każdej drukarni, szklany dach. Produkujemy swoją własną energię fotowoltaiczną. Czytacie książki?